Piątkowy wieczór w studiu koncertowym imienia Tadeusza Nalepy. Dobry wieczór Państwu w ten gorący, ciepły, piękny, piątkowy, muzyczny i koncertowy wieczór. Witają Państwa bardzo serdecznie. Dadek Bobak, Stowarzyszenie Folkowisko. I Jerzy Frąckowiak, dziennikarz muzyczny Polskiego Radia Rzeszów. To, że Państwo tutaj jesteście w naszym studiu pięknym, małym, ale zacnym, koncertowym imienia Tadeusza Nalepy, oznacza, że musieliście Państwo wyjść z domu jeszcze przed zakończeniem meczu pomiędzy Polską a Austrią, ale jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, niewiele Państwo straciliście, a oszczędziliście sporą dozę nerwów, no bo niestety przegraliśmy to spotkanie 3-1, a stracić pozostając w domu mogliście sporo, bo przed nami, myślę, wyjątkowe spotkanie. Jak Państwo śledzicie, jak Państwo jesteście za pan brat z naszymi wieczorami piątkowymi, to zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, że króluje u nas ostatnio od kilku tygodni muzyka tradycyjna. Z dwóch powodów. Ten, który zbliża się wielkimi krokami, to oczywiście festiwal Folkowisko, ale także jest w związku z tym piękny konkurs, który wciąż trwa, a mianowicie konkurs Nowe Źródła, przegląd zespołów muzycznych imienia Rafała Potockiego. O tych dwóch wydarzeniach najwięcej wie mój współprowadzący. Proszę Państwa, i dzisiaj mamy okazję posłuchać szóstego i zarazem ostatniego koncertu z serii, no, naszego finału, chyba tak to można nazwać, konkursu. Konkurs Nowe Źródła imienia Rafała Potockiego składał się z koncertów kilku zespołów grających różne odmiany muzyki tradycyjnej. Zwycięzcy, dwa zespoły, będą miały okazję zagrać na festiwalu Folkowisko, który odbędzie się między 11 a 13 lipca w niewielkiej miejscowości prawie na końcu świata w Gorajcu. Zapraszam Państwa wszystkich do Gorajca na festiwal, żeby usłyszeć zwycięzców, ale zanim zacznie się festiwal, zwycięzców trzeba wytypować. Od niedzieli na naszych profilach społecznościowych, szukajcie Państwo Stowarzyszenie Folkowisko, Festiwal Folkowisko, także na stronach Polskiego Radia, będzie można oddać głos na jeden z zespołów. Zespół, który Państwo wybierzecie, będzie jednym ze zwycięzców. Drugi ze zwycięzców zostanie wybrany przez jury składające się z redaktorów Polskiego Radia, z ludzi związanych z Folkowiskiem. Te dwa zespoły, które wybierzemy, zagrają dla nas i liczę na to, że będą to naprawdę doskonałe zespoły. A wybór jest trudny, ponieważ wszystkie koncerty, które słyszeliśmy, były świetne. Prawda? Tak, oczywiście. To było piękne granie tradycyjne na naszej antenie. Dziś po raz ostatni spotykamy się, no i nadstawiajmy uszy uważnie, bo to od Państwa między innymi głosów zależy, które zespoły pojawią się na pięknej scenie festiwalu Folkowisko. Dziś spotykamy się z zespołem z Berlina. Nasi grali w Berlinie, a tu Berlin gra u nas teraz. To zespół, który nazywa się, proszę Państwa, Korkoro. To jest zespół, który powstał w 2020 roku i został założony przez dwoje przyjaciół licealnych, entuzjastkę folkloru i wokalistkę Martę Janowicz oraz Pawła Czyrkę, kontrabasistę jazzowego i producenta. Brawa dla nich. Pewnie wszyscy zastanawiamy się, co to właściwie oznacza Korkoro. To, proszę Państwa, w języku Romani oznacza wolność i mniej więcej to słowo najlepiej oddaje tożsamość tego zespołu. Wpływy, które towarzyszą ich twórczości, to jazz, folklor, czerpią głównie z melodii Bałkanów, tradycji romskiej, a także innych kultur europejskich oraz Bliskiego Wschodu. Koncept ten jest realizowany zarówno przez nowe interpretacje tradycyjnych pieśni, jak i poprzez oryginalne kompozycje zespołu, co w połączeniu z oszczędnymi aranżacjami opartymi na sekcji rytmicznej daje takie fantastyczne granie, które będziemy mieli okazję teraz zakosztować. Państwo drodzy, panie i panowie, drodzy słuchacze, a także internauci, którzy mają okazję spoglądać na obrazki, bo cały koncert transmitowany jest także na naszym kanale na YouTube. Zapraszamy Państwa na koncert Korkoro. I jeszcze zanim się zacznie, jako że jest to inicjatywa
Festiwalu Folkowisko, musimy zacząć ten koncert po folkowiskowemu. Także proszę Państwa, wszyscy razem, żeby się rozgrzać przed koncertem, żeby nabrać energii, na trzy. Hip hip. Ura! Słabo Was słyszę. Hip hip. Ura! Lepiej. Hip hip. Ura! No to teraz proszę Prawie Państwa. Prawie wyszło, ale poćwiczymy na folkowisku. Zapraszamy na folkowisko. Mamy nadzieję, że nasi słuchacze przy radioodbiornikach gdzieś tam też zwrotną dali w tej kwestii. Zapraszamy. Przed Państwem zespół Korkoro. Dziękujemy bardzo za piękny wstęp. Bardzo serdecznie witamy zarówno Państwa w studiu, jak i na YouTubie. Chyba wszystko było już powiedziane. Ja jestem gaduła, więc pewnie będę gadać pomiędzy piosenkami, opowiadać trochę historii na ich temat, a myślę, że póki co po prostu zaczniemy. A zaczniemy od dwóch piosenek z folkloru serbskiego. Zajli, zajli, jasno. Thank you.
wycieczkę do Serbii i Zajdi Zajdi oraz Ajde Jano. Przepiękne solo na lutni arabskiej, zwanej Oudem, zagrał Doron Furman, prosto z Izraela. A przepiękne solo na skrzypcach Daniel Weltringer. A teraz wybierzemy się niedaleko Serbii, bo do Bośni, do słynnego miasta Mostar. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie przepiękny most w Mostarze, na którym robią konkursy skoków do rzeki. Kiedyś może spróbuję, nie wiem. Czudna jada od Mostara Grada. Myślę, że zagrajmy, a potem opowiem, o czym to jest. Czudna jada od Mostara Grada.
Jeszcze raz gorąco w tym Rzeszowie. To jest piosenka o Bibie. Biba to jest dziewczyna, która jest bardzo smutna. Taki jest też tytuł piosenki. Czudna jada od Mostara Grada, czyli wielki smutek od miasta Mostar. Ponieważ Biba kocha Achmeda i Achmed obiecał, że się z nią ożeni na jesieni. W międzyczasie Achmed rozmawia z innymi dziewczynami. I Bibę to bardzo smuci. I żali się matce. Cała ta piosenka, tekst jest dialogiem pomiędzy Bibą a jej matką, która tegoż Achmeda wielce przeklina. I na koniec Biba mówi: mamo, to jednak go nie przeklinaj, bo on obiecał, że na jesień mnie weźmie, niech będzie. Mało feministyczna piosenka. Nie róbmy tak, dziewczyny. Jak gadają z innymi, to won. teraz trochę was uśpimy. I będzie po fińsku. Jest to stara fińska kołysanka. Nuku nuku nurmilintu. Coś, co wszyscy znają, absolutnie, z małym twistem po środku, włosko-hiszpański tak zwany mashup, Bella Ciao i Gallo Rojo, Gallo Negro, w trochę innej aranżacji niż wszyscy tego oczekujemy. Mateusz?
Mi son zato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son alzato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano. Portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù montagne sotto l'ombra. Bardzo lubię obie i obie są piosenkami rewolucyjnymi, bo Bella Ciao, jak wiemy, jest piosenką partyzancką, a Gajo Negro pochodzi z czasów generała Franco. Mam nadzieję, że Wam się podobała nasza wersja obu piosenek. A teraz skoczymy na chwilę do Turcji. Ja w ogóle ostatnio coraz bardziej zakochuję się w tureckim folklorze. To będzie utwór, który pojawi się na naszej drugiej płycie, nad którą obecnie pracujemy. Dere geliyor dere. Thank you.
jest moment, żeby o tym powiedzieć. Bardzo nam brakuje naszego Hansa Bilgera, jest nasz kontrabasista. Dzisiaj przyjechaliśmy do Was tylko częściowo w oryginalnym składzie. To jest Daniel na skrzypcach i Toron na lutni arabskiej oraz ja. Niestety nasza sekcja rytmiczna nie mogła z nami tu być w związku na wcześniejsze ich zobowiązania muzyczne. Natomiast mamy tutaj ze sobą fantastycznych dwóch panów prosto z Lublina, zespołu Grandmother Jazz, Mateusz Tomasz Zielony na kontrabasie i Paweł Szymański na instrumentach perkusyjnych. Także jest nam niezmiernie miło razem z nimi tu sobie dla Państwa grać. A teraz będę śpiewała po hebrajsku. Jest to przepiękny utwór Boadedi, My Beloved, mój ukochany. Jest to aranżacja Dorona. I myślę, że niech muzyka mówi sama za siebie. Thank you.
Toda, in Hebrew. A lubię zawsze na koncercie odkrywać, bo oczywiście nie pamiętam kolejności piosenek, a nigdy. A, i zawsze jest takie, o, teraz to. A teraz coś, co na pewno też znacie w bardzo, bardzo wielu wersjach. Oczywiście chyba najbardziej znana jest Gorana Bregovicia oraz po polsku Kai, czyli Ederlezi. Oni też nie pamiętają kolejności. Sarah, mama, boy.
wersja też wam przemówiła do serca. Co my mamy teraz? A teraz w końcu po polsku coś zaśpiewamy. Będzie to Lipka nasza, zielona, piosenka góralska. My ją oczywiście gramy zupełnie inaczej od górali, bo myślę, że tą oryginalną wersję to tylko górale potrafią prawidłowo wykonać. My robimy to bardziej lirycznie i powoli. To niech będzie ta nasza Lipka i Trzej Ptaszkowie, Braciszkowie. I kolejna historia o nieszczęśliwej miłości, o miłości. W zasadzie czasami mam wrażenie, że wszystkie te folkowe piosenki to właśnie jest taki love storytelling. Po polsku to były opowieści o miłości. Dlatego też tak bardzo lubimy mieszać właśnie tradycyjną muzykę z różnych kultur, choćby po to, żeby pokazać, jak bardzo uniwersalny jest folklor, że nie dotyczy tylko ludzi zamieszkujących jakiś jeden konkretny region, ale tak naprawdę dotyczy nas wszystkich jako ludzi. Bo mówi o naszych problemach, o naszych relacjach, o sprawach ważnych i mniej ważnych, też pełni przecież funkcję cudownie rozrywkową. I też gdzieś upatruję w takim graniu właśnie muzyki tradycyjnej przez współczesne zespoły, też w innych aranżacjach od tych tradycyjnych. Jest to taki współczesny przekaz właśnie folklorystyczny, tak? Czyli kultury tak naprawdę oralnej. I to gdzieś też na nas ciąży ta... W zasadzie nie ciąży, bo to nie jest jakieś brzemię. Naszą przyjemnością jest to, aby ten folklor przekazywać, pokazywać i przemawiać do kolejnych serc. Z tamtej strony jeziora stoi lipka zielona, a na tej lipce zielonki trzej ptaszkowie śpiewają.
Zawsze mnie wzrusza ta opowieść. A teraz skoczymy sobie do Macedonii. Ja w ogóle muszę się przyznać, że z tych wszystkich bałkańskich folklorów najbardziej kocham macedoński. On jest gdzieś tam pomiędzy greckim a tym bałkańskim, ma dużo wpływów, znaczy całe Bałkany mają dużo wpływów tureckich, ale zawsze jest tak, że macedoński folklor najbardziej mnie rusza. Będzie to Jovan o Jovanke, do którego serdecznie zachęcam do wejścia, do odwiedzenia naszego YouTube'a. I tam jest wideoklip do tego utworu, z którego jestem wyjątkowo dumna, dlatego że bardzo byłam w zasadzie producentem tego teledysku i stylistką. Na planie robiłam wszystko, byłam kierowcą, matką karmicielką i ogarniaczem wszystkiego. Jest to bardzo, bardzo ciekawy obraz, wyreżyserowany przez dwóch reżyserów. Chciałam znaleźć jakieś inne słowo, ale nie udało mi się. Z Andaluzji. Także serdecznie zachęcam. Ja tam gram rolę pośrodku leśnej wiedźmy. Także jedyną, jaką dla mnie znaleźli. A zacznę od zupełnie innej piosenki, ale też z Macedonii. Bilbin pe vo planina Gradinata
Bałkana. To znowu sobie zrobimy wycieczkę do Turcji, tym razem nad Morze Czarne. Jest to absolutnie przepiękny utwór. Tekst jest bardzo poetycki, bardzo trudno to przetłumaczyć, bo tam jest bardzo dużo gry słów. Yağmur yağar taş üstüne, to jest deszcz kapie na kamień, ale to zupełnie nie oddaje poetyki tego tekstu. Jest to opowieść o młodej, pięknej dziewczynie, która się przygotowuje na spotkanie ze swoim ukochanym i o tym, jak kładzie czarną kredkę na brwi, jak fryzuje włosy. I jest to właśnie folklor z Nadmorza Czarnego. Yağmur yağar taş üstüne, üstüne. Yağmur yağar taş üstüne, ince kalem taş üstüne, selam geri baş üstüne, vay diri diri, kuş diri diri, melvam kulu, sevdim seni, vay diri diri, kuş diri diri, vay diri diri, kuş diri.
Dziękujemy. To w ogóle był nasz pierwszy wideo singiel z naszej płyty Other Stories. Skoro już mowa o płycie, to mamy ze sobą płyty, gdyby ktoś chciał. Ja chętnie, tutaj mamy na kolumnie, leżą nasze pocztówki, z tyłu jest QR kod do wszystkich naszych social mediów i muzyki. Myślę, że też zostawimy trochę naszych płyt w radio, i tutaj Państwo z Radia Rzeszów będą doskonale wiedzieli, jaki najlepszy użytek z nich zrobić. Zostały nam dwa utwory. Jeden będzie z Macedonii, a drugi będzie... To jest mój ulubiony utwór Duke Ellingtona, także tutaj pójdziemy w standardy jazzowe, ale z greckim twistem. Ale najpierw zatrzymajmy się jeszcze raz w Macedonii. Twoje oczy, Leno. Da gizera
do końca. Turban mi się już zaczyna zsuwać, więc to znak, że czas ze sceny zejść. Karawan w takim razie. In one second. Dziękujemy Wam bardzo za przybycie. Dziękujemy Wam Państwo przed nie telewizorami, tylko przed YouTube'ami za obecność również. Mam bardzo dużą nadzieję, że się zobaczymy znowu na folkowisku. Przywieziemy wtedy trochę nowych utworów z nowej płyty, bo już bylibyśmy w oryginalnym składzie. Ale co będzie, to będzie. Jak nie na folkowisku, to mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze nie raz, nie dwa, a w innych okolicznościach przyrody. Ale jakby co, to głosujcie na nas. Karawan. Ja już nie przedłużam, a niech to będzie nasze piękne pożegnanie na koniec tego koncertu. Dziękujemy bardzo. Karawan!
zaprosiliśmy sekcję rytmiczną prosto z Lublina zespołu Grandfather Jazz, Mateusz Tomasz Zielony. Ogromne, ogromne brawa, ogromne, ogromne brawa. Proszę Państwa, wszyscy zostali nam przepięknie przedstawieni, a razem stanowią zespół Korkoro z Berlina. Brawa dla nich! Tak naprawdę, proszę Państwa, nie wiemy, jak ich losy się potoczą w kontekście folkowiska. Oczywiście trzymamy kciuki. Państwa prosimy o głosy. No i jeszcze będzie się wypowiadało nasze szanowne jury, jak usłyszeliśmy. No ale skoro mamy taką okazję, że słyszymy ich dzisiaj na żywo, to też jest trochę pewnego rodzaju sprawdzian, prawda? No będą chcieli, być może będą mogli zagościć na folkowiskowej scenie, no to niech się w pełnej krasie nam zaprezentują, na przykład serwując bisy. Chcielibyśmy? To bardzo prosimy. Musimy się, komisja musi się narazić. Najlepiej trzy utwory od razu. Tak, nie, tutaj zagramy coś, czego oni nie znają, ale będę potrzebowała waszej pomocy. To jest utwór ukraiński, Karciata, może znacie. I będę was potrzebowała w chórkach. I razem. Oj, na chory karciata, a w dolinie dziewczata. Si ci ruba.
Dobra. A to są w ogóle nasze umiejętności improwizacyjne. Także to już jest ostatni. Oj, musiałaś ty dziewczę co umieć? Lub chłopcze. I uciekamy. Oj, musiałaś ty dziewczę co umieć? Nie mogę o tobie zapomnieć. Oj, musiałaś ty chłopcze co umieć? Nie mogę o tobie zapomnieć. Zapomniałam matkę i ojca, a ciebie nie mogę do końca. Zapomniałam matkę i brata, a ciebie nie mogę. Ogromne, ogromne brawa, proszę Państwa, ogromne brawa, bardzo dziękujemy zespół Korkoro. Dziś bogato, na bogato, pełna improwizacja na koniec. To tak, przypominamy Państwu, bo teraz ich losy oczywiście są w Państwa głosach. Jeśli chcecie Państwo usłyszeć Korkoro na folkowisku, musicie zrobić dwie rzeczy. Zagłosować na nich w głosowaniu, które otworzy się już w niedzielę, śledźcie media społecznościowe Polskiego Radia oraz Festiwalu Folkowisko oraz musicie przyjechać na Folkowisko. Ostatnie karnety jeszcze są dostępne, także zapraszam. To tyle. Od poniedziałku do środy będziemy jeszcze przypominać fragmenty koncertów poprzednich oraz także dzisiejszego, żebyście świadomie podjęli decyzję. Ale jeśli już wiecie, na kogo chcecie głosować, nie musicie czekać. Od niedzieli można wybierać. Także zapraszamy. A dla Korkoro jeszcze, myślę, zrobimy ponownie, już jak publiczność taka rozkręcona, po folkowiskowemu, ale tak z rzuciem. Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! 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 O właśnie, w ten sposób. Proszę Dzięki. Państwa, a jeśli podobała nam się ta muzyka, to dobrze odnotowałem, dobrze pamiętam Other Stories. Płyta, która pojawiła się w 2022 roku, jest także dzisiaj do dyspozycji, bo macie
zostańcie, można z nimi zbić piątkę, można z nimi porozmawiać in English albo po polsku. Więc proszę pozostać jeszcze z nami chwilkę, trochę porozmawiać, proszę zaopatrzyć się w płyty. Wiem też, że zespół zapracowany tworzy drugą studyjną płytę. Trzymamy kciuki także za to, żebyśmy mogli Was usłyszeć na żywo podczas festiwalu Folkowisko. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Dobrej nocy już życzymy. No i co? Nie pozostaje nam nic innego powiedzieć, jak do usłyszenia i do zobaczenia. I do zobaczenia na Folkowisku.